Cześć, nowy odcinek, kanał Muzyka na Widelcu. Dzisiaj będzie szybko, bo muzyka jest szybka. Debiut grupy Maule, także serdecznie zapraszam. Drodzy moi, dzisiaj płyta, którą kupiłem jakiś czas temu, zachęcony pozytywnymi opiniami na pewnym forum muzycznym. Nie żałuję, rzecz jest ciekawa, szybka, intensywna, no ale taki generalnie powinien być heavy metal, no i jest. Temat wyszedł dość niedawno, w 2021 roku, nakładem firmy Gates of Hell Records. Kapela pochodzi z Kanady, dokładnie z Vancouver, a jeszcze dokładniej z brytyjskiej Kolumbii. Tworzy ją czterech gentlemanów na czele z Johnem Maule, czyli basistą. To jest taka płyta, która jest zawarta, krótka, intensywna. Debiut grupy to 9 kawałków, niecałe 40 minut, także niezły wynik. Nie ma nudy, nie ma zamuły. Kawałki są dość sprawnie zagrane. Widać, że słychać, że chłopaki nie próżnowali. To też nie jest tak, że na Maule jest sam taki ociosany, bez pomysłu heavy metal, no bo tak nie jest. Są oczywiście takie fragmenty, które no pewnym malkontentom dadzą wodę na młyn, że to jest wtórne, że to jest no bez jakiegoś tam krzty oryginalności, no ale też nie do końca bym się z tym zgadzał, bo owszem, Maule próje riffami, jest szybko, ale też chłopaki myślą czasami i pozwalają sobie na ciekawe zwolnienia. Czy też na fajne, rozbudowane melodie. Które no kojarzą się z latami 80., no ale jak się mają nie kojarzyć, jak grupa, no można powiedzieć, że hołduje temu, co było jakieś 30 czy 40 lat temu. Rzecz jest jak najbardziej godna polecenia, może faktycznie nie rzuci to od razu na kolana, ale daje taki promyk nadziei, że no jeszcze ten heavy metal klasyczny nie umarł. Maule wyróżnia się chociażby ciekawym wokalem, który no nie jest taki klasyczny, heavy metalowy, jak chociażby, nie wiem, Bruce'a Dickinsona. Bardziej jest no, w klimacie nawet thrash metalu,
ale za to muzyka jest już stricte klasyczna, więc fajnie się to łączy. No, też są subiektywne odczucia. Jednemu ten wokal przypasuje, drugiemu nie. No, ale nie można też skreślać od razu z takiego powodu, bo materiał się broni. Kompozycje są dość ciekawe, więc sądzę, że nie ma co też tutaj kruszyć kopii i dać temu szansę. Polecam rzeczy do nabycia chociażby w naprawdę świetnym miejscu, jakim jest Osuar Records, także w odnośniku będzie w opisie filmu adres sklepu, taka pozycja jest tam do nabycia. No i cóż, wszystkiego dobrego życzę, dzięki za poświęcony czas i do następnego odcinka. Hej!